Cześć, witam serdecznie po powrocie z Kalinga. Dzisiaj będzie troszkę tam historii wspominek, deck tech później, już do wersji Classic Viseraya. Eee, trochę flexingu trochę flexingu z dobyczami z wyjazdu i tak dalej, i tak dalej. Generalnie odcinek skupiony na Therzem Bladzie, ale oczywiście każdy z Was, karciarzy, może z tego wynieść jakiś tam dodatkowy morał, prawda? Jak to zazwyczaj w tych moich nagraniach, bądź też w streamach. Bywa Co mogę powiedzieć o tym Kalingu? No przede wszystkim zdziwiło mnie to Albo zaskoczyło pozytywnie Może to jest lepsze określenie Bo zdziwiło jest taki ma Taki trochę Prioritywizm, perio, że tak powiem Negatywny, prawda? Ma wydźwięk taki niesympatyczny A ja tutaj mam odnośnie Kalinga zazwyczaj Do powiedzenia wszystkim wam nie tylko same Dobre rzeczy, więc Liczba ludzi i to, że Chyba organizatorzy nie spodziewali się, że Pęknie ten limit 350 osób, co prawda na main evencie stawiło się koniec końców mniej, ale zapisanych było dokładnie tyle i nie można było już kupować biletów tam na dwa dni przed turniejem, więc ludzie, którzy przyszli na żywo mogli mieć z tym problem. Co mnie osobiście zdziwiło, spodziewałem się takiego main eventu na 150 osób, ale nie doceniłem jak zachód... Naszego kontynentu, jak też daleki wschód, jak też bardzo daleki jeszcze dalszy zachód zareaguje. Po prostu przyjadą sobie do nas na wycieczkę na fajne, na fajne Grand Prix nie? Dużej, dużej rangi z bardzo dobrymi nagrodami na top 8. Oczywiście nie tylko, też z bardzo dobrymi side eventami. Także to zaskoczenie numer jeden. Organizacja była bardzo dobra i szybko przebiegała. Wiem, że to był Blitz. Blitz oczywiście ma swoje aktualne spore minusy. Czego zaraz przejdę, ale organizacja była bardzo szybka i tak jak jestem przyzwyczajony oczywiście o tym wszystkim, Grand Prix, że przerwy między rundami trwają tyle co runda, prawda? Że kończysz grać, jeżeli przykładowo grasz agrodekiem i czekasz do terminacji, a się chłopy zaczną terminować na kontrolach drugie tyle czasu, nie? Tutaj nie, tutaj kończyłeś rundę, nawet jeżeli miałeś bardzo szybkie rozdania, co w tym formacie oczywiście z normą i wygrywałeś, więc przegrywałeś super szybko, to właściwie zaraz zaczynała się kolejna runda. To był bardzo fajny przebieg, także bardzo dobra organizacja, bardzo dobre sędziowskie zabiegi, głównie polscy sędziowie na tym turnieju, co mnie nie dziwi oczywiście, bo też na własnej ziemi byli w stanie szybciej dotrzeć na miejsce, więc byli takim łakomą kąskiem dla organizatora, żeby akurat ich na ten turniej zwerbować. i Bardzo wielkie graty i szacun, bo poszło im to organizacyjnie też bardzo dobrze. Nie lagowali, że tak powiem, więc to było też super. Sam turniej główny oczywiście był okraszony mianem. Okraszony jak kraszanka, prawda? Taki, Taki żart świąteczny, już, już przeszły. Nieważne. Sam turniej był oczywiście okraszony dużą taką dozą niepewności i można było na jego temat powiedzieć wiele złego, zaraz przed rozpoczęciem. Polska scena, nie wiedzieć dlaczego, czy wiedzieć dlaczego, są od zawsze znakomicie gracze, wszystkie gry karciane, obviously, ale nie wiedzieć czemu świat zachowywał się, jakby wiseraj nie był broken deckiem. Były nagrywane jakieś tam z bardzo fajnych, oczywiście innych kanałów na YouTubie, które słyną ze swojej rzetelności. Były nagrywane materiały odnośnie tego, jaki blitz jest zbalansowany, jak dużo deków robi top 8 na świecie, na skrymiszach i nie tylko, i jak jest pięknie i wspaniale na turniejach u nas w okolicy, nie tylko polskiej, wszędzie wygrywały i dominowały wisera. Na skrymiszach, nie tylko na turniejach lokalnych, yy, wręcz część ludzi nawet robiła sobie małą przerwę, czekała na powrót CC, i tak dalej, które też nie jest zdrowym formatem. Obviously, ale starwa pomału już idzie pod młotek, o czym też dzisiaj będzie pewnie przez chwilę mówione. Ale Blitz nie był w dobrej kondycji, LSS zachowywało się jakby był. I zachowuje się chyba do teraz jakby był. Natomiast byłem wręcz przekonany, że w top 8 w finale spotkają się dwa Wiseraje turnieju. Może to będę ja, już wiadomo, że nie byłem to ja, ale no, każdy z nas tak naprawdę graczy już który dobrze, miał dobry dzień i dobrze grał tym deckiem. Z naciskiem na to pierwsze mógł znaleźć się w finale tego turnieju, bo deck jest złamany, robi niesamowite liczby damageu w niesamowicie krótkim czasie. Za pośrednictwem tak niewielkiej ilości kart, że powinno być to po prostu niedozwolone. I deck prędzej czy później oczywiście w tym formacie spadnie Spadnie po prostu z niego Tak jak aktualnie w CC Visera, o czym dzisiaj będę mówić Jest do przejścia Da się na to grać, da się na to wygrywać różnymi strategiami Bo oczywiście nie jest nas w stanie tak szybko zburstować Tak w Blitzu, tura numer jeden wygranie rzutu kością Jest zbyt istotne, by było to akceptowalne i zdrowe dla gry Doszło już do tego, że graliśmy tak zwane kasyno w kasynie i graliśmy Merchant Hoodem Czy jak się ten hełm nazywa w Viseraju na mirror Na playu, żeby po zobaczeniu Niepewnej ręki móc się schudować Po trochę lepszą i zrobić lepszy setup I po prostu zabić przeciwnika w numer 2 Że to nie jest kasyno w kasynie I na maksa RNG niezbyt udanego e, Kondycyjnie formatu to ja nie wiem No Blitz nie był w, dobry, w dobrym stanie Brakło mi jednego wina Do dnia drugiego e, Main eventu e, Grałem 6 mirrorów z czego definitywnie każdy wygrany rzutkością to był dla mnie win, poza jednym meczem I każdy przegrany rzutkością to był dla mnie luz I tak rzeczywiście jak wcześniej nam się wydawało, testowaliśmy też tu lokalnie na Sebastiana Bardzo dobrego gracza Visera też i z klasyka i z Blitza, uczestnika top 8 mistrzostw Polski zeszłorocznych Jak właśnie tutaj testowaliśmy, sprawdzaliśmy ten mecz play, draw i tak, tak jakby strategię i Proces decyzyjny, i w ogóle liczbę decyzji, której daraz, daraz, daraz strona, oczywiście, na się play draw jest w stanie podjąć, które relatywnie wpływają na rozgrywkę, był na tyle żenująco niski, że wiedzieliśmy, że ten main event to jest po prostu to nie jest najlepszy format i nie jest najlepsze miejsce, ale czas i ludzie okazali się temu sprostać i wynagrodzić. Na całym evencie zagrałem na bardzo sympatyczne osoby, nawet jak był mirror Viserajów, to nie byliśmy salty, jakieś tak tilte, że kurde musimy to grać, tylko były fajne rozmowy po, przed, że let's, let's roll, who in the i tego typu zagadnienia, tego typu dialogi, także było, było dość zabawnie, poza może jedną rundą, w której jestem przekonany, że no niestety raczej mój przeciwnik w dość nielegalny sposób, byłem na tyle zmęczony, że nie do końca, co było oczywiście moim błędem, o czego zaraz przejdę. Mój przeciwnik trzymał sobie arsenał i rękę bardzo blisko siebie, i sobie tak mieszał, sprawdzał i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Jestem na 90% przekonany, że niestety, ale kuglarstwo stało się realne, i w pewnym momencie tej tury jego długiego myślenia. Karta z arsenału wylądowała na jego ręce do bloku Byłem na tyle zmęczony, że nie byłem w stanie Odtworzyć dokładnie tury przeciwnika Ostatniej, więc to był mój błąd Bo straciłem fokus, straciłem uwagę Więc to jest to e, numer jeden rzecz O której, którą was od razu przestrzegam Bądźcie zawsze sfokusowani Zwłaszcza w tej grze, a jak przeciwnik trzyma arsenał I rękę bardzo blisko siebie, to albo Miejcie to na uwadze, albo poproście przeciwnika Że po prostu jakoś bardziej odrębnie To w tej grze wam e, pre, e, Przedstawiał, bo niestety może dojść nawet na jego też zmęczeniu, jego nieumadze do po prostu kuglarstwa i niechcący karta z arsenału bez użycia Ard of War'a będzie w stanie blokować. I wydaje mi się, że niestety tutaj z premedytacją padłem ofiarą kuglarstwa. natomiast tak jak mówię, byłem zmęczony, nie byłem w stanie otworzyć tury przeciwnika. Przeciwnik w pierwszym momencie powiedział: You're right, a po chwili powiedział, że nie, że to nie był arsenał, tak jakby się stanowił, że wiedział, co się może stać. Yy, I jednak, koniec końców, jako że nie byłem dokładnie w stanie otworzyć tury przeciwnika, a to był taki mecz, już gdzie no też byłem tymi ironami wyserajów troszeczkę zmęczony, to powiedziałem: No, whatever, może jakoś to będzie. Co było oczywiście moim błędem: powinienem zawołać sędziego, definitywnie, jakoś powinniśmy to razem odtworzyć, itd tak dalej, tak dalej. Więc to było jedyna taka niesmaczna runda na niesmacznego przeciwnika. I mój nie do końca, y, oczywiście, odpowiedni, o, moje nie, nie do końca odpowiednie zachowanie mogło mnie kosztować drugi dzień, bo definitywnie powinienem zareagować inaczej, nie powiedzieć: Ach, whatever. Rób se tam, kugluruj, kugluruj dalej, tylko odpowiednio zareagować. Więc to był mój błąd. Jedyna generalnie niesmaczna historia z tego wyjazdu. Ale koniec końców, no, musimy mieć na uwadze, tacy ludzie będą, prawda? Dla niektórych ludzi, zwycięstwo za wszelką cenę to wszystko co mają, i trzeba na to uważać, trzeba nie być, nie dać się kuglarzom i próbować za każdym razem, nawet jesteśmy zmęczeni trzymać fokus do końca i walczyć z tym i eliminować tego typu zachowania i zawodników, nie w jakiś tam sposób oczywiście fizyczny tego wam odradzam, ale miejmy nadzieję, że właśnie odpowiedni sędziowie odpowiedni włodarze gry, nad nadsędziowie czy tam head judge e będą tego typu oczywiście, no, no powiem, powiem to wprost, robaków, robaki po prostu jakoś tam odpowiednio trudką posypywać i usuwać ze wspaniałego karcianego community, które najczęściej po prostu jest zdrowe, fajne i pełne bardzo zaciętej rywalizacji i to tyle jeżeli chodzi o niesympatyczne aspekty może na razie na razie były dwa w sumie sympatyczne aspekty, prawda? Powiedział to, że Blizz nie dobrym formatem, żeby ten turniej prowadzić na żywo w tym formacie. nieważne. W piątek stawiliśmy się na evencie z moim teamem na turniej drużynowy, który uwaga, uwaga, udało nam się wygrać. Znaczy, wygrać to jest może za duże słowo, po prostu zrobiliśmy 4-0, więc przeszliśmy, no byliśmy top 2, top 3 na turnieju. Teamów było dużo. Sędziowie ogłosili, że jest to największy drużynowy turniej w formacie. W formacie teamowym, więc można powiedzieć, że, że Polska, że my, moja drużyna stała laureatem, że tam jednym z top 4 laureatów największego drużynowego pierwszego turnieju w historii Flerzę Blada. Wow, yes, let's go, prawda. Zgadaliśmy za to 1200 e, punktów na Ticket z Wola, co nam dało uwaga. Flexing numer 1 dzisiejszego odcinka. Co nam dało? Co nam dało? Akurat w tym momencie mi się załączył wygasz od ekranu, ale jakoś to będzie. Co nam dało? Już wam pokazuję, co nam dało. Udało się, co nam dało taką oto wspaniałą matę za 1200 pointów, która warta jest na razie jakoś tak hordalne kwoty, będę próbował, będziemy próbować jakoś odpowiednio sprzedać, ale szkoda mnie niezwykle Charmersy, naprawdę fantastyczna, świetna mata, najlepsza na razie jaką posiadam. Mojej domowej kolekcji, które, z którą jeszcze do końca nie wiem, czy jak długo mnie miejsce zagrzeje, ale to się okaże. Także udało nam się w pierwszy dzień zrobić 4-0 zaczęliśmy, zaczęliśmy z przytupem. Ja i moi teammenci zaczęliśmy z przytupem. Jeden z moich teammateów Łukasz tak był sędzią. On na tym turnieju poszedł 4-0. Ja poszedłem 3-1 i nasz kolega Adi Czarodziej. Nie do końca mu na tym turnieju dobrze poszło, ale to miało przynieść jakieś tam bardziej pozytywne reperkusje już na main eventie, do czego też przejdę jeszcze za chwilę. W sumie to może teraz, bo już do main eventu nie będę wracał jako ja, więc mogę powiedzieć już teraz, że nasz szarodzi Adi, jako. Jak nie do końca dobrze poszło w naszym teamowym turnieju, tak. Omknął się o kasę. był w pierwszej 65 był 65, a do 64 chyba były pieniądze. Także czy tam 62 już nie pamiętam. Także niestety był bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko kasy i poszło mu bardzo dobrze. Jak na tak wymagającego klientensywnego deka, wymagającego fokusu przez cały ten weekend, to poszło mu bardzo dobrze. Byliśmy z niego lokalnie dumni z naszego czarodzieja. Był jednym z czołowych generalnie zawodników tego archetypu na całym turnieju. Yy, więc no. Tak się to zaczęło, że chodziło o piątek i występy turniejowe. Środkową część już też powiedziałem, powiedziałem początek, więc może jeszcze teraz wrócę do samej genezy i potem jak się zapisywałem. Za same zapisy, za sam udział w turnieju dostawało się za pakiet Fable, który, który sobie kupiłem, który pozwalał wziąć udział we wszystkich turniejach e, głównych e, e, w Siledzie, bądź w Klasiku, w turnieju głównym i w tym Teamowym, piątkowym turnieju, dostawało się za ten pakiet. Taką automatę, to jest mata podstawowa z pulsem Campbell-Holdowym oraz mój, ale trochę bardziej ulubiona, jeśli chodzi o, o, o te arty, z pulsem śnieżnym, czyli puls lodowy, Oldheimowy. Bardzo fajne, bardzo fajne matki z bardzo fajnym rysunkiem, bardzo mi się podobają. I dodatkowo wybierało się jednego z pięciu mentorów. Udało mi się scharolować nie po raz pierwszy w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o promki, i wylosowałem. RF-ową minewrę, która też jest. Nie wiem, czy kamera złapie fokus, nieważne, wiadomo o co chodzi, widać ją tutaj. Minewrę RF-ową, która oczywiście też jest najlepszą promą, jaką można było tam scharłować. Także, no, there we go. I najgorzej się to wszystko zaczęło, prawda? I e, koniec końców, po tym main eventie, który nie poszedł zbyt dobrze, wróciliśmy też na trzeci dzień, na niedzielę. E, Adi grał drugi dzień, ja grałem Cileda, który też. Na, na którą turniej czekałem, na który nie czekałem. Bardzo lubię WTR-a i limited wtr WTRa. Bardzo dobrze mi się grało draftem z tego dodatku. Sled to był mój pierwszy w tym, w tej edycji. Pierwszą rundę no, niestety, silet pula tworzyłem średniego. Jeszcze średniego dostałem, jeszcze bardziej średniego dostałem po wymianie i koniec końców, uwaga, uwaga, grałem kontrol do rinteo z pięciowa df z reakcjami. Trochę taki niesmak, kiedy otwierasz... E Crippling Crusher, jakoś tak, to za 11. brawowa barowego Majestika. I masz generalnie, licząc z generikami, 7 niebieskich kart. Do brawo. To jest taki trochę cios, prawda, dla ciebie, że niestety tak to się potoczyło. W końcu skończyłem w kontrol Dorintei i, i taki plac w stylu pyknę Cię wieczem a, i zablokuję Twoją turę. I grajdowanie przeciwnika, uwaga, udało mi się to, że nie zbillować rajdara. <laughs> yeah, z bardzo zród. Do, bardzo dobry mecz. Był mój ulubiony mecz tego weekendu. Mojego oponenta też długo, bo tym meczu gadaliśmy w naszej że było właśnie perfekcyjne z obu stron, jeśli chodzi o bloki, o wpuszczanie, o ten taki mały chip damage, że to co robił, naprawdę grał, grał super świetnie, to był Amerykanin, jeden z amerykańskich graczy, który nas odwiedzili na tym, tym, tym kolegu grał super świetnie, wydaje mi się, że też zagrałem na wyżynach swojej możliwości, to był mój ulubiony mecz tego turnieju, który trwał 100 lat i udało mi się go, koniec końców, wygrindować tym moim kontrolną Dorintem, Mało pykać go mieczem, Miałem, spe, miałem spe, special kartę, nie speckę, tylko special specia rara, która daje naszej broni do hektatury puzjonnej dominata I to był mój finisher w tym deku prawda Obijałem trochę tam e, tym mieczykiem, jeżeli gracz nie chciał blokować Miałem tam oczywiście jakieś sztuczki do pałki, też drobniejsze, które pozwalały tam chipować jakiś tam damage przeciwnika I jak już przeciwnik był ubity, a mój arsenał był zwojony na wszystkim. I mój available, sinków i tak dalej Mogłem spokojnie tam włożyć sobie mój, mój rar finisher i pomału, pomału dążyć już do tej finałowej tury, w której wygrywałem. No i mój turniej silet wyglądał tak, że w pierwszej rundzie nie zremisowałem, jako że mój deck niesympatycznie wyglądał. Było 6 rund, co już ten remis mi tak dawał nie do końca tej breakerowo szansę, bo raczej przy takiej ilości osób grało chyba 200 osób około na tym Sledzie. trzeba było zrobić 6-0 raczej, ale z moim remisem dobre tiebreakery po wygraniu reszty raczej dawały mi top 8. Wygrałem oczywiście kolejne 4 rundy. I w finałowej grze, o, prawdopodobnie to właśnie, prawdopodobnie nie, nie wiem jak to tam była było do końca przegrałem finałową rundę, też close. Bardzo close. Koniec końców, mecz przegrał mi Iron Song Response Yellow, nie red w deku, więc tak by Silkpool przegrał, nie ja, nie deck. Tylko po prostu, gdybym miał yellow gdybym miał red nad Yellow Song Response'em wygrywałem tą grę. Mój przeciwnik blokował dookoła Yellow, ale nie blokował dookoła red i został na tym niefortunnym jednym życia i go nie zabijałem. On, on zaraz później też grał z Reinarem, to był chyba czwarty Reinar, czy trzeci, który spotkałem w tym dniu. Dobrał odpowiednią rękę za jakieś tam 2-3 tury i po prostu mnie przeciągnął, przeciorął po podłodze maczugą i atakiem jakimś tam dużym, żadnie pamiętam, że to był maczugę, czy atak, czy kloły, nieważne. W każdym bądź razie Iron Song Response Yellow, będziemy się śnił po nocach. Tak czy siak, nawet pomimo po mi tego top 8, a to było ważne mi top 8, ponieważ top 8 był draft z Alfy Wutera. Tam można było wyciągnąć takie pieniądze w tym drafcie, które są warte praktycznie tyle, co wygrała Kaliga, więc no niestety niefortunnie nie do końca udało się być w tym top 8. Natomiast gratulacje dla Michała z Zjawożna, właściciela sklepu Mgła, w którym udało się zrobić topa. Udało się zrobić nawet stota na raportura, bo top 2 to był jego pierwszy sled Wutera. Znaczy, w może nie, ale na pewno pierwszy draft Wutera, tego super gra naprawdę naprawdę szacun totalny do takiego rana widać że, że to było dobrze rozegrane, dobrze otworzone. Eee, także mieliśmy swojego reprezentanta, nawet chyba dwóch albo trzech Polaków było w to było tego więc całkiem całkiem fajnie. Natomiast no ja byłem troszeczkę short, ale czy jestem, czy mogę powiedzieć, że wracam na tarczę z tego turnieju nie do końca. Biorąc pod uwagę to, że na dwóch turniejach miałem na, wszy na wszystkich trzech turniach miałem pozytywne Uni ratio, z czego eee, część drużnową po prostu zmietliśmy to nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony z mojego performensu, mojego przygotowania bo tak naprawdę jeśli chodzi o main event to liczyłem się z tym, że tak to się potoczy Na teamowym turnieju mi każdy gracz musiał używać innej talii się, Meta była różnorodna, nie grałeś mirrorów Grałeś pojedynki deków, które tak naprawdę nie występują normalnie na turnieju, nie? Bo, bo są za zasosławe. słabe. Bo ludzie mieli na ten turniej. Na Kolinga mieli przygotowanego Visera'a, a na ten turniej specjalnie musieli spieszyć na coś innego. Nie? bo jeden tylko gracz w Teamie, w drużynie, mógł grać Visera'i, padło na mnie, ja grałem Visserai, mieliśmy w Teamie Kasa jeszcze i oczywiście Adi jako main maga grał Kano. Tak to wyglądało jeśli chodzi o, o ten turniej, I grało się dużo, znacznie lepiej, natomiast calling, główny turniej, wiedziałem jak to będzie wyglądać, wiedziałem, że muszę mieć masę szczęścia poza dobrą grą, żeby po prostu te m, lepszy wynik i kasę zrobić, także byłem bardzo, m, bardzo dobrze nastawiony względem sleda, bardzo dobrze nastawiony względem teamówki i to poszło dobrze, nie mogę powiedzieć, że ten sled był, był zły, zwłaszcza, że grałem bardzo nietypowo, niestety niezbyt fortunnie otworzoną konstrukcją, ale myślę, że stworzoną w 100% optymalnie Jako, że ostatnimi czasy i w Magicu i w Fabie mogę powiedzieć, że jestem bardziej Limited graczem niż kontraktat graczem Czego nie o sobie jeszcze paręnaście lat wcześniej Teraz jestem ten no, jest taki trochę bardziej Limited niż Constructed graczem Co mnie trochę w sobie dziwi, ale to fajnie, może tak dojrzałem trochę jak wino tego Limited Bo i wyniki i, 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 i taka moja wizja grania w Limited, zaostrzyła się, wyostrzyła się i jest lepsza niż wcześniej i żałuję, że przykładowała na Mistrzostwach Polski kiedyś, kiedy zawsze jako konstruktor, robiłem dobre wyniki, a na Limited zawsze, zawsze złe, tak przeciętne, że wtedy nie było mi dane tak dobrze rozumieć Limited, jak w dzisiejszych czasach. Więc tak to, tak to wygląda, taki wstępniak, bardzo fajnie też był urządzony generalnie to jak wyglądało wszystko śludnie na, na sali. Bardzo podoba mi się aranżacja, podoba mi się, że na górnej części podestu, na górnej części sali, na takim podeściku wyszedł artysta, Michał, który podpisywał kartę, Miał podpisane cztery coldfoile E, amuletu, za co serdecznie oczywiście dziękuję. Pogadaliśmy sobie też chwilę e, z Michałem, bardzo sympatyczna osoba, życzę mu oczywiście też jakichś takich fajnych kontraktów i super prac, bo te amulety na coldfoilu, zawsze teraz podpisane, wyglądają turbo -seek i nigdy mnie nie opuszczą. Moje kolekcji będą zawsze, także że dzięki. Pewnie tego nie oglądasz Michał jakbyś jakimś cudem oglądał, ktoś ci powiedział to dzięki, bo super, super robotę y, super robotę robisz i też y, dzięki osobom jak ty y, Legend Blood jest zauważany w takich krajach jak Polska, prawda? Bo ale widzi o rysownicy, o dobrzy gracze, o dobra organizacja. I tak jakby nakłada się na to tyle warstw, że nie zdziwię się jak za rok dostaniemy kolejnego kolinga dzięki temu, nie? Także to wszystko jest zasługa nas wszystkich, można powiedzieć, że ten koling okazał się niebywałym sukcesem. W mojej opinii to jest niebywały sukces. Liczba graczy, organizacja, to jak to fajnie przebiegło, nagrody. To jest sukces, po prostu ten turniej jest ogromnym sukcesem dla LSS, dla FB w Polsce Jako, że ostatnio ci gracze trochę uciekają od tej gry, trzeba przyznać, że trochę mniej w Europie jest ostatnio ta gra popularna Magic uderza, Magic wraca, Wizards ogłaszają coraz to lepsze newsy, więc dużo ludzi, którzy traktowali Blood jako taką, wiecie na razie mamy emeryturę od Magika. Zobaczymy co Wizardzi zrobią i czekamy sobie. Gramy sobie na razie w faworyzm Blada. To oni pomału wracają do tego Magika. Na razie zostawiając tą grę z tyłu. Ale ja na chwilę obecną nie zamierzam, ponieważ wciąż e, wierzę, że te kolejne dodatki, kolejne balansy będą lepsze. Staro niedługo się już zbanuje. Jeszcze tylko dwa winy do jego bana i w Biserai. W klasiku to jest to, czym też ostatnio udało mi się No w sumie wczoraj i we wtorek Zrobiłem na dwóch turniejach teraz 5-1 Total tak, wczoraj 3-0 i 2-1 we wtorek Co dało mi koniec końców, w ostatnim turnieju pierwsze miejsce w lidze w jednym ze sklepów Też kolejny zestaw Promek do Prism Tutaj mam pod ręką, bawię się nimi Kolejny zestaw Turbo Sick Promek do Prism, które ja panie sobie sprzedam Oraz kolejne ostatnia już flexing dzisiaj Mata flexowa Flexing, flexing z oh. Dobra, refleksowałem się, już na, już mi się nie chce flexować. Kolejna porcja mat kiedy indziej I, I mata z shimmersami numer 1 Wpadła też bardzo, bardzo fajna do kolekcji Hashtag do sprzedania W zależności od tego czy wygram jeszcze jedną ligę za tydzień Kappa, chyba tak Więc jak będę miał dwie maty to pewnie jedną jakoś tam Sobie fajnie z że na moje kolejne wyjazdy Na kolejne inwestycje i tak dalej, i tak dalej eee, Więc tak to wygląda A dzisiaj już dla was właśnie propa już tego VISA i klasika. Wjedę do takiego buildu, który jest na aktualną metę. Jak najbardziej, jeszcze chce, może nie, może chce to jest za dużo powiedziane, ale stara się wygrywać na starwo w tym metagame. To nie jest jakiś super dobry matchup, ale grając na combo, do czego oczywiście później przejdę. Ten mecz aby jak najbardziej do wygrania. I tymi słowy, już tym akcentem przejdziemy do buildu, strony numer 1 Taki klasyczny klasyk, ale generalnie, no wiem, że to może trochę do znudzenia, będę powtarzał, ale to jest bardzo ważny aspekt na tej stronie, którego przejdę za chwilę. Tak by to jest creme de la creme. Nie ma tutaj telesetów na EQ, co, co oczywiście w blicu. To jest klasyk constructed, Więcej kart chcemy mieć, jeśli chodzi o buildy, konfiguracje sideowe, jeśli chodzi o mainboard, aniżeli o, o, o nasz. EQ, więc takie standardowe EQ. Zasadniczo wkładamy czapkę po prostu na Mirola, wyrzucając skulkap, który ma najmniejszy value z tego całego itemizacji w klasiku. Yy, I to tyle. Reszta EQ to jest zazwyczaj stały krem de la crème, cup, knight i persy, arc cap, Arknight i Skeleta na każdy zasadniczo dostępny matchup. I crown wchodzi, jeżeli potrzebujemy tej bariery. Ale bardzo ważnym aspektem i takim może czymś whatever, ale fajnie jest mieć w swoim debuchu dwa To już zauważyłem na tym turnieju od dłuższego czasu, kiedy. Puszczamy jedną falę runchantów do ataku i tworzy nam się za zagranie drugi, bo tam więcej, fajnie jest oznaczyć kostką te, które atakują, przykładowo trzy runczanty atakują, dajemy je do przodu I te, które się zrobią na kolejnym runczancie, zrobić dwa Wiecie, żeby wszystko było jasne, klarowne dla ciebie, dla twojego przeciwnika Żebyście obydwoje wiedzieli, ile tych runczantów się stworzyło, ile tych runczantów atakuje Żeby sobie rozdzielać, więc bardzo fajnie jest nie posiadać, jedne, nie posiadać zero, hashtag jednego, tylko po prostu dwa runczanty Żeby wszystko ładnie przedstawiać naszemu przeciwnikowi na bordzie. To jest bardzo fajne value, no i cała reszta to jest tutaj milczenie oczywiście, z krem Krem de la Krem, tak zwany rozeta jest niedoruszania buty. Akurat tutaj w tym formacie Grac wydaje mi się zawsze lepszy od tych, od tych turbo agro rękawic, które są w plicu. Jeżeli wam się zmieści jakoś w sideboardzie, to czemu nie? Ale ja używam tylko i wyłącznie na chwilę, bo są tu slotów w EQ że przejdźmy do pierwszej strony. Dzisiaj podzieliłem to na coś w rodzaju ataki, które nigdy nie wychodzą nam z main'a, spale, które nigdy nam nie wychodzą z main'a oraz stronę, która jest flexi, która nie zawsze czasem opuszcza nas mainboard. To jest akurat strona i konfiguracja, której zawsze używam w wersji combo i praktycznie zawsze używam w wersji agro. No i tu, i tu używam zawsze, ale to jest zestaw ataków okrojonych, kiedy gram na combo, na OTK. Kiedy sobie stakuję Runchanty, mało atakuję, bardziej blokuję moimi atakami, kiedy zależy mi, żeby te revealers Sonaty hitowały coś z Goagenem albo coś, co bije za dużo. Więc to jest właśnie ta strona. To jest właśnie taka paleta wyborów pod sonatę, zagraną no w poł od połowy naszego deku, mniej więcej, albo jeżeli będziemy się już musieli odpalać, kiedy już praktycznie umieramy, kiedy już nie możemy tankować, e wtedy automatycznie odpala naszego combo offa z sonaty. Wtedy to są ataki, które chętnie tam zobaczymy, ponieważ mają budowanego Agena, mają budowanego Value, mają budowane robienie dużej ilości Rul prawda? a niektóre z nich typu e tript tri Triptych, czy tam Dread, coś tam. Więc to jest bardzo istotne, tak wygląda właśnie ta strona. Runflash jest najlepszym, co możemy mieć chyba w tym slocie, zwłaszcza po Sonacie, oczywiście, kiedy robimy tych runchatów dużo, jakiś tam ewentualnie, jeżeli mamy dwa runchanty, tylko, zawsze jakiś niebieski pitch, który znajdziemy też w tej, w tej sonacie, bądź mamy go w czasie odłożonego, może służyć jako to dopad jeden do flasha, dopad jeden do Run, run i że przykładowo kręcimy się na, kręcimy się na modre tide i każdy zagrany runflash robi dwa runchanty. Wtedy absolutnie jesteśmy się w stanie trenować tymi lungeonami, dopłacając tylko jeden z niebieskiego. Mamy e-strike też znacząco w tym formacie, oczywiście jest lepszy, dużo lepszy niż w blisu, bo nie wymaga od nas aż takiej spójności, jeżeli chodzi o podtyp karty. A biorąc pod uwagę to, jak dużo kart widzimy, jak ta gra często przebiega po prostu w sposób taki grindy, jak Możemy dostać w Sonacie coś, co nie do końca czasem ma Goagana. Ten E-Strike tą kartę, a tak, który nie jest nam potrzebny, dostaje z niego Goagana, bądź dostaje z niego plusa do przodu, w zależności od tego, co potrzebujemy, bądź drouje kartę, jeżeli tylko zrobimy Goagana z jakiegoś innego źródła. Więc E-Strike jest bardzo solidnym wyborem do Classic konstrukcji. Zawsze trzy sztuki na każdą konfigurację, czy Midrange, czy Agro, czy, czy Combo. E Strajka używamy. Swarming Runway no wydaje mi się, że to jest najbardziej broken karta w deku. Bardziej broken niż Skeleta, bardziej broken niż Sonata. To jest atak, który tak naprawdę robi różnicę. Znakomity właśnie w Sonacie. Znakomity wcześniej, kiedy po prostu gramy na agro, a przeciwnik musi zablokować tego hita. Możemy też mieć sztuczki schowane pod nim, więc może to być często atak za 3, a przeciwnik musi overblokować. Ten czwarte zadanie, żebyśmy tu z Creepersów, z Butów oczywiście nie wpuścili jakichś um, kolejnych runchantów, który podbiją ten atak o jeden. To jest bardzo ważne, żebyście grali w tym deckiem na uwadze, że możemy zaatakować 300 z Goegenem i screepersów, tutaj nagle zaprezentować po prostu śmierć naszemu przeciwnikowi, podbicie o jeden, czy tam do, jeszcze dodatkowym modem oczywiście, bo to nam w tym wtedy chodzi, żeby miał też ten mould, że nasz arkane damage może być prementowany i wtedy automatycznie możemy zrobić OTK z niczego e, i dobić naszego przeciwnika, e, tworząc kolejne rączate w tej turze i po prostu puszując gratis damage, jego arkane bariera nie będzie mu nic dawać. Grid też świetny atak w znalezieniu Sonaty, znakomite tempo, znakomite tempo zagrania ze srogim on-hitem, jeżeli są z Mavrence'ami zagrane te mity, wtedy nasz przeciwnik boi się dwa razy bardziej ich, nie, więc trzeba na to bardzo uważać. Z Mordred'em też są bardzo groźni, z Mordred'em i z Mavrence'em to oczywiście jest bust block, nie. Ta karta musi być zablokowana, bo inaczej tworzy na milion runchantów. że tu są takie overhity, nie może typu Snatch, nie może te overhity znane z Briar, ale też takie, z którymi przeciwnik musi się zawsze liczyć, nie. I niebieski pitch, te ataki oczywiście też w sonacie jak je znajdziemy, absolutnie możemy spokojnie jechać Midengritami znaleźć z sonatę że to jest gruba Sonata, tam nie wiem w 14 kart plus absolutnie możemy wtedy te grity Sejsno ty zbierać, zwłaszcza jeżeli mamy decyzji e, jakieś tam do podjęcia bardziej e, bardziej i to jest po prostu nasz hit, nie? Hitujemy 5 kart, no to bierzemy te 5 kart, a w to nie jest to, co się wstydzimy zagrywać, absolutnie możemy pitchować z czegoś innego, bo to jest gwarantowane go again, gwarantowane zrobienie runchanta, e, więc nie jest to jakiś tam element puszu, zwłaszcza jeżeli kręcimy się w komboturze na mordredach, nie? Wtedy absolutnie termin ten jest jeszcze lepszy, bo to jest te, wtedy absolutnie on hit, którego nasz przeciwnik chce zablokować, także to jest fajny niebieski pitch i fajny niebieski atak. Spole Assault to jest karta, którą. On, w konfiguracji AgroS po, po Mawrenach zaczyna się grać częściej. W combo wersji, jeżeli kręcimy się na turze, co na tą niezwykle rzadko akurat zagrywamy Spellblade'a jako coś w tym naszym chainie pokila, tylko to jest częściej pitch, chyba że mamy akurat odłożonego e, Mawrena albo inny rodzaj Goagena z butów. Wtedy możemy zagrać Spellblade'a, zwłaszcza po mordredzie, Po raz kolejny to wspominam może oczywiście jest też to kartą w tym deku ona będzie darować. Absolutnie dużo więcej do nawet takiego Spellblade'a, wtedy robimy 5 runchantów po Mordradzie, jeżeli Spellblade atakuje, więc no nie jest to liczba do pominięcia. Naszym OTK pomaga niezwykle. A ten deck z niewielkiej liczby runchantów potrafi już te 40 naszemu przeciwnikowi zbić, nie? I wyciągnąć całą rękę plus EQ. Także miejcie to na uwadze, że damage output tego deku jest troszeczkę wolniejszy. Oczywiście niż w Blisu, bo to jest 40, nie 20 życia. Nasz przeciwnik ma też dużo więcej czasu by z tym naszym będzie walczyć. Są też inne hate karty, ale koniec końców wydaje mi się, że ten deck też potrafi w bardzo podobnym stylu zabijać, grając pod combo, nie? Tryptych to jest karta, która po jakimś tam goagenie, po zadanym arcane damage'u, jak najbardziej po sonacie zdarza się grać to, jeżeli mamy goagena, wtedy kosztuje nas oczywiście 0 po zmniejszeniu kosztu skratom, ale raczej to jest karta, którą częściej pitchujemy, niż zagrywamy. Nie jest to oczywiście aż tak Fajny wydatek, jeżeli chodzi o manę względem efektów, chyba że odpalamy ich naprawdę wiele. Do znudzenia powtórzę, Przykładowo po Mordredzie. Skullform to jest karta, która nie zawodziła mnie absolutnie w blicu. Bardzo lubiłem ten atak, więc też dwie sztuki trafiły do mojej konfiguracji w. Wersji kombo też się nie najgorzej przydaje, nie jest to najgorszy hit po sonacie, zwłaszcza że mam źródło Goagena. Jest to po prostu 5 za 2 mana, jak najbardziej. Jest to też finish dobry tury z sonatą, jeżeli wolimy to przykładowo niż rozetę z jakichś tam powodów. Wtedy absolutnie nie jest to złe zakończenie kombo tury i jest też fajną czterokartową kartą. Tutaj bardzo miłe jest zagrać Mawrenę, bardzo miło jest pisać inną niebieską kartę, zagrać tego z Shira, czyli 5 z Goagenem i potem rozeta 2-2. 1. To jest taka fajna czterokartowa tempo, tempo tura jak najbardziej na naszym drole która numer 1 nie najgorsza, że jakoś super bardzo nam nie zależy na i tak dalej, tak dalej. Fajna tura na dobicie, kiedy nasz przeciwnik przeżył kombo, przykładowo próbują mi jakoś ten damage, brakujący zdobyć, żeby go, żeby go po prostu już sprzątnąć z tej gry. Wtedy absolutnie ta czterokartowa tura ze Shrelem, między innymi to jest to, co przedstawiłem przed chwilą powiedziałem, jest jak najbardziej akceptowalna plus. Kolejna strona, czyli takie nasze, no przepraszam, to jeszcze nie ta strona, no tamtej strony przejdziemy dalej, bo to jest strona side'owa, Jest typowo kartami, które wchodzą, To nie są obowiązkowe, a czy większość, w większości konfiguracji, możemy grać nimi cały dzień, nie, tamtymi kartami, które będą na ostatniej stronie, ale równie dobrze dana karta może nigdy nie wejść do main'a, natomiast ta strona to są raczej, Rzeczy, no może ma wreny yellow w combo wersji się nie mieszczą, bo ta wersja się tak fajnie klika, że mam idealnie 60 do combo, idealne 60 do agro i tam troszeczkę jakieś tam, wiecie, małe zawirowania, jak chcę grać midrange'em, czyli trochę defense reakcji, trochę tempa, nie? Wtedy są lekkie zawirowania, a jeżeli chcę grać full agro i full combo, to ta wersja się fajnie klika, podoba mi się to. Modred Tight, najlepsza karta razem z Sonatą, oczywiście, jeśli chodzi o nasze spele, najważniejszy combo, outputy. Tutaj Modred bardzo często służy jako takie budowanie no, po prostu runchantów, nie musimy... Koniecznie trzymać tego madra na naturę z sonatą, a fajnie oczywiście odpalić się na dwóch kartach w tej samej turze. Ale Modred w riderunsy czyli przykładowo blokujemy dwiema kartami, grając na combo, gramy Modreda, gramy riderunsy, To absolutnie nie jest coś, czego musi się wstydzić. To jest duża liczba runchantów pod naszą komboturę i trzymamy po prostu to wszystko na lepsze czasy. Też dobre tempo zagrania, nie musimy koniecznie, to jest dobry play po prostu zawsze, nie? Modred w Ridder, po prostu read, do którego mogę już płynnie przejść. To jest absolutnie znakomite otw otworzenie gry na naszym playu. czy nawet, nawet na naszym drole, to jest po prostu zbudowanie turysty nasz przeciwnik sobie nie poradzi i zawsze jakiś damage w niego przejdzie, nie? Derunz jest też znakomity z butów, kiedy już coś ma go Wtedy pamiętajcie, że oczywiście, Creepersy jako najlepsze, chyba EQ w tym deku, świetnie to, to utylizują. Rattle Bonsy chcecie przyznać, ale gram dwa, bo nie mam trzeciego. <laughs> tak nie, to nawet nie jest żart, naprawdę. Szukając trzeciego lokalnie, nie znalazłem. Docelowo będę grał trzy Ratel Bonsy, prawdopodobnie usunę jedna ma wreny czerwone, które mam na kolejnej stronie. Więc to jest raczej ten slot, natomiast na razie gra dwa Bonsy To bardzo dobra karta do combo wersji, tak jak w blicu nie byłem fanem tej karty, grałem na jedną, tak zero w większości spisów i absolutnie uznawałem tą kartę jako coś takiego nadprogramowego. Tak Ratel Bonsy w klasiku są super ważne, jako że w wersji combo bardzo często będziemy się blokować naszymi atakami, rzucać naszego glooma po prostu do bloku. Więc w komboturze, kiedy się będziemy odpalać, fajnie jest mieć Ratla jednego, dwa na ręce i po prostu po te gloomy z portem sięgać do naszego graveyardu, reanimować, jej Pushować, za te bardzo ważne dla naszego przeciwnika efekty zablokowania. Nie? Więc no, ratelbonsy są korem, wydaje mi się, w wersji klasyki. Trzy sztuki powinno się to znaleźć. Także, no to taka annotacja, że nie, 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 nie gram dwa, nie jestem zwariowanym wariatem. Po prostu jeszcze nie mam trzeciego, a i tak lokalnie na razie udało się na bardzo solidnie, na bardzo dobrej, na po bardzo fajnych gierkach, tą wersją wygrywać na dwa ratelbonsy. Kolejny niebieski pitch to raczej Lead the Charge to jest po prostu adaptacja do wersji agro. Zawsze oczywiście zostaje w deku, jakbym na to nie spojrzał, jako nasz niebieski pitch, ale przede wszystkim błyszczy w opcji agro. Ma w ręce zawsze, zawsze świetnie je mieć. Old of Dark Knight też nieraz zdarzało mi się grać tą sztuczkę po prostu z butów. Dla efektu Goagaina, czegoś, czego naturalnie tego nie posiadało, i Beacon the Arknight Knight znakomitą kartą na playu, znakomitą kartą w komboturze. Kiedy przykładowo odpalamy się, dobierzemy jakieś tam ataki bez Goagena w tej grubej sonacie, możemy wtedy Beaconem spokojnie przecyklować ten atak, poszukać rzeczy, które generują Goagena, poszukać Mordredów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę Beacon the Arknight w tej komboturze, bądź też setup pierwszej turze numer jeden, błyszczy niesamowicie najlepszy niebieski pitch w deku, wydaje mi się, którego zazwyczaj nie będziemy pitchować. To jest niebieski pitch, który tak naprawdę jest pitch tylko kiedy strasznie potrzebujemy, żeby nim był, nie? Innymi słowy, to jest karta, która po prostu... coś jak Tech w Dash, prawda? Jest to karta, którą częściej będziemy grać, niż piczować. Podobnie jest zresztą z Mavrensami, z Lidem i z outem, to już jest generalnie raczej tak neutralnie, w zależności od sytuacji, w zależności od, od potrzeb. Zaraz możemy przejść do tej ostatniej strony, czyli do strony side'owej, bądź z kartami, które nie zawsze w mainie na każdy setup, na każdą konfigurację będą. Enchanting Melody to jest taki tech, który zgarnąłem troszeczkę od wersji chłopaków z Wrocławia. Łukaszowi udało się wygrać. Iwa Wojtkowi też turniej kwalifikacyjny na portura właśnie z melodiami, sprawdza się ta karta a czy jest znakomita w starwo prawda, na starwo na tego typu absolutnie melodia jest znakomita, jest też generic action czyli pamiętajcie, że nie misuje w sonacie jak przykładowo sing below, bo niektórzy się pytali dlaczego grasz melodię, a nie sing belowem? właśnie dlatego, że jest to świetny output no, do kombo wersji jeżeli chodzi, nie, nie output, ale świetna karta do combo wersji kiedy przykładowo gramy tą kartę e, czujemy niebieską, gramy melodię go again, gramy rida Prawda? Czyli po prostu zablokowaliśmy jakąś jedną kartą, bądź Redusem z arsenału, bądź tym i tym. Zatrzymaliśmy sobie trzy karty, bądź która z tych kart była w arsenału, ja robimy taką turę. Gramy dev reakcję do borda, które generują z góry dodatkowego runczanta. W wersji gania na combo, na starwo, jest to znakomita, znakomita opcja, bardzo mi się ta melodia sprawdzała. Jak starwo zniknie z metagame'u, wtedy prawdopodobnie będzie to coś innego, to nie będzie, będzie sync, bądź po prostu jakaś inna agresywna karta, w zależności od tego, czego będziemy w metagamie potrzebować. Na chwilę obecną melodiami bym grał. Za chwilę, kiedy starwo się zbanuje, prawdopodobnie już ta karta nie będzie nam potrzebna. Amplify the Ark Knight to jest taki atak, który wykorzystuję, w, kiedy gram turbo agro setupem, bądź gram na jakąś taką. No, na Prism zawsze, prawda? Bo na Prism chcemy grać agro setupem częściej niż rzadziej. Praktycznie zawsze chcemy grać agro setupem na wszystkie wersje. Więc Amplify w tym spocie się sprawdza, kiedy trafimy jakiegoś losowego Wizarda. U mnie generalnie w mecie lokalnej gra też Reinar, więc na Reinhardt ja też chcę oczywiście grać agro, nie combo wersją, więc Amplify z on-hitami, z mawręsów jest bardzo istotny, brud chce go blokować, nie chce go wpuszczać, więc to jest karta, która zazwyczaj w Classicu nie gra. Mi się bardzo sprawdza, lubię tą kartę z Blitza, używam właśnie Amplify'a też jednego jako, jednego Nightblade'a, którego używam dwóch sztuk tylko i wyłącznie w wersji combo, później na niego przejdę, powiem co jak. Także Amplify mi się bardzo podoba. Spellblade to jest karta, którą zasadniczo gram praktycznie zawsze, ale znalazła się tutaj z prostej przyczyny. Ucinam ją, kiedy gram na full combo. Kiedy gram na full combo, Spellblade na razie w moim deku nie zagrzewa miejsca, ponieważ w wersji combo gram, nie gramy praktycznie ma w poza blue. Więc jest to karta znaleziona z Sonaty, w Sonacie, która nie ma naturalnego Goagena jeżeli nie mamy na ręce jakiegoś tam, wiecie, źródła dodatkowych Goagenów, wtedy może być bardzo problematyczna. Nie jest takim stabilnym po prostu Goagenem. A czy? W konfiguracji agro, w konfiguracji takiej nie do końca full combo, Spellblade zawsze się znajduje. Znakomita karta, oczywiście, kiedy w deku mamy wszystkie mawręsy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to właściwie mainboard e, Spellblade, oczywiście, ale tak jak mówię, testowałem ostatnio w wersji combo, granie bez nich i mi się to sprawdzało. Absolutnie nie żałowałem jej je i w Sonacie. E, Wydaje mi się, że te niektóre niebieskie rzeczy są praktycznie lepsze, żeby je w Sonacie trafiać, żeby wygenerować sobie mana na buty, i inne efekty niż ten Spellblade, e, więc tak to u mnie wygląda. Gogarion, Tom i Arknight Shard to są rzeczy, które. Faktycznie w wersji agro są zawsze inaczej. Arknight yy, yy, Gorgon, tom w wersji agro jest zawsze, a w wersji, w której gramy Amulet Blami, w której wiemy, że potrzebujemy dużo generacji, manny dodatkową niebieską, i nie do końca zawsze musimy blokować. Bo mamy też inne potężne rzeczy do bloku, przykładowo amuable. Potrzebujemy więcej niebieskich, jak powiedziałem, przed sekundą, na tego amuable. W ten art najczęściej wchodzi. Natomiast na matchupy on-hitowe typu Katsu, typu Brajar, Gorgariantom i Shard się nie mieszczą. Boimy się, że dobierzemy te karty w kluczowej sytuacji i nie będziemy w stanie im po prostu niczego zablokować. Nie daj w ogóle Boziu RNG kartowy, żebyśmy dobrali te dwie karty naraz w on-hit matchupie, bo wtedy absolutnie jesteśmy nie powiem co i, i, i bardzo z tyłu i nie możemy się odnaleźć i wrócić do meczu. Nine Blade, 90% spisów gra 3, ja gram 2. Jest to karta, która moim zdaniem spokojnie może być w dwóch sztukach. Mamy czas, żeby ją znaleźć, grając w combo opcji i gram ją tylko i wyłącznie w combo opcji. Mamy czas, żeby znaleźć ją potem pod rattle Możemy spokojnie zablokować tą kartą, żeby leżała na grobie. Później w late game'ie, jak już ułożymy dużo ronczatów, będzie jest duża szansa, że trafimy tą jedną i jedną, jedną sztuką, którą chcemy znaleźć. W Sonacie, także wiem, że dużo spisów gra na trzy sztuki, wiem, że ludzie sobie, niektórzy nie wyobrażają grania na mniej niż trzy, ja gram na dwie i absolutnie dwie sztuki są w moim odczuciu wystarczające. Zresztą, że w moim lokalnym mecie gram tak pół na pół. Gram pół combo, pół agro i ona, i akurat ta wersja do agro setupu super klika, nie? Readerunsy, tylko i wyłącznie na wersji super combo, kiedy gram ten hyper combo setup, wtedy używam readerunsów, są znakomite po prostu do trzy karty blok, czy tam dwie karty blok, coś readeruns, pas. To jest nasz gameplay, jeśli chodzi o kombo, Po prostu budujemy runczanty, pasujemy turę, i ta karta robi to oczywiście bardzo dobrze. Więc do combo setupu świetna. Co innego, Rebel in Unblood. Karta z Blitza no Można by powiedzieć, że jedna z najlepszych kart w Blitzu generalnie, w wersji, w wersji do Blitza, Blitz, tutaj nie jest aż tak dobra, jako że w tym metagamie, tak jak wspomniałem, część matchupów gramy po prostu bez tej karty, gramy na combo, więc ta karta jest absolutnie martwa wtedy, jeżeli potrzebujemy nastakować dużo ronczantów, to jest martwy draw, pusty, ale wracając do tego i do mojego lokalnego metagame'u, w którym chcę grać agro, chcę grać Mirror agresywnie, chcę grać na Reynara agresywnie, wtedy absolutnie Revel jest znakomitą kartą, ciąż pozwala nam, Mini kombosy z sonatą i ze skeletą. Możemy po prostu zagrać rewela wcześniej, produkując jakieś runchanty, chanty, jakiś tam ataku, odpalić skeletę, odpalić mini sonatę, zobaczyć cztery karty, czy tam trzy, cztery karty, czy tam 6, i wziąć dwie, czy tam trzy, czy tam jedną, w zależności od naszego szczęścia i. Kontynuować turę, prawda? Z jakimś tam damage outputem, nie najgorszym, nie najlepszym, ale Rewel oczywiście w tym pomaga w klasiku. Ta karta się nie skaluje tak dobrze jak w rzeczy dlatego, że 0 i 5 damage'u w klasiku nie jest tak potężna jak ze 0,5 w rozłożonych w Blitz'u, oczywiście, więc ta karta nie jest tak potężna w sposób naturalny, tego jak skaluje się względem życia przeciwnika. Absolutnie nie jest aż tak potężna, aż wciąż dwie sztuki w mojej wersji się znajdują. Trzy nie polecam, wydaje mi się, że trzy, nawet jakieś hyper agro wersje trzy sztuki to może być overkill. Jak dobierzemy w niektórych etapach więcej niż jedną, to może być źle. Dlatego mnie zależy, żeby rewela dobierać zawsze jednego w odpowiednim momencie. Nigdy nie będzie ich nastakowanych za dużo, bo potrafią zacząć strasznie naszą rękę. Więc tak to wygląda. U mnie dwa rewele. Maverick Skies. Wiesz, sztuki czerwonego, w większości spisów nie występują. Tu powinien, może to być nawet jeden ratl, jeden revel, jeżeli tak chcecie. Ja lubię grać dwoma skysami ze względu na to, jak się znajduje w wersji Turbo Agro, czyli 3 czyli Amplify, 3 Assaulty. Wtedy takie dodatkowe źródło Goagana, zwłaszcza z, z Amplifyem, ma wreny czerwone, są turbogroźne, bo wręcz, wręcz krzyczą naszym przeciwnikowi, że zablokuj albo po tobie. Więc lubię, lubię skysy, czemu nie? Reduce runchant, no, ta karta ma to do siebie, że kiedy gramy midrange'em, kiedy gramy na katsu, kiedy gramy na. Starwo jest po prostu naszym kolejnym też źródłem combo ofowania, Robi nam jednego runchanta. Oczywiście te runchanty zawsze gdzieś tam leżą, więc kosztuje nas zero. Jest taki sync below tego deku, jak najbardziej premium sync below tego deku, ulepszona wersja akurat w Biserai. więc zawsze bym grał nad synciem, zważywszy na to, że no, po prostu w 10% sytuacji będziemy grać za zero jak synca i jeszcze produkuje nam runchanta. Amowable w tym metagemie tylko Old him i tylko i wyłącznie Starwo oczywiście. To nie jest. To jest karta, która też może opuścić ten deck bardzo niedługo po zmianach, jak wróci jakaś taka meta typu e, Chain, Katsu. E... Mirrorów bardzo dużo, trochę mniej prism, trochę dash, te te amovable razem z melodiami Jak już starwo odejdzie oczywiście zwolnią sety w sideboardzie, bo jest tu bardzo niedługo, może być coś innego ale więc na chwilę obecną no, nie wyobrażam sobie w mecie starwo, e, kiedy musimy grać tym deckiem na combo Grać i ra, poradzić sobie w tym etapie bez melodii i bez amovable Wydaje mi się, że te karty są po prostu must have, sety niestety Żeby sobie jakoś radzić na tego broken decka, który na szczęście niedługo nas opuści no, i to tyle, jeżeli chodzi o Dektecha, o wspominki. Mam nadzieję, że miło spędziliście te 40 minut. E, oczywiście więcej tego w przyszłości pewnie tutaj się pojawi. Na pewno się tutaj pojawi o Flashu i o Magiku. E, zgłosiłem się też do content creatora e, fabowego, jeżeli chodzi o. o, o o takie aspekty dodatkowe. Wątpię, żeby LZS od tak mnie tam super bardzo chciało swoimi content programie. jako że nagrywałem i będę nagrywał w języku polskim, jeżeli o to chodzi, artykuły i rzeczy magicowe bardziej w angielskim. Tutaj chciałbym, żeby to było jednak kierowane, jak cały mój kanał, do polskiego community, także nie wiem, czy to im zaimponuje i przejdzie, ale no, taki wątek też powstał, zobaczymy, jaki będzie odzew LZS. Mają też tak polskich pracowników, może ktoś jest moim kryptofanem, nie wiem, jak tak to gorąco cię pozdrawiam, nie musisz mi wysłać że z pieniędzy, ani promek, po prostu lubię Cię. Lubię Cię, bo jesteś, prawda? Tak wypada powiedzieć. No to tyle. Tym akcentem sympatycznym. Jak cały zasadniczo, nie Kurde, ta gra jest na tyle fajna i na tyle sympatyczna, że nawet takie brzydkie ryje jak Wiserai w Blisu i brzydkie ryje Starwo w klasiku aż tak mi nie przeszkadzają, nie? Mimo wszystko, koniec końców, dalej będę kontynuował moją przygodę z Fabem i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Będę walczył o kwalifikację do Paryża na, na Pro Tour w najbliższej przyszłości, właśnie w formacie. Classic czy wiserajem, czy wrócę do kontrolnej dash, czy może coś innego, chaina jeszcze bardzo niedługo mam w planie ogrywać, jak będziecie chcieli zobaczyć jaki materiał o chainie dajcie znać, może coś takiego powstanie, zwłaszcza po banie starwo, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, hej, bawcie się dobrze.